Kamienna ścieżka czasu. Naszą kamienną podróż w czasie i przestrzeni rozpoczniemy prawie 4 miliardy lat temu. Z początków archaiku zachowały się niemal równocześnie powstałe skały ze wschodniej Antarktydy, północnego Labradoru oraz zachodniej Grenlandii. Wszystkie trzy prezentowane są na wystawie. Każda ma wiek około 3 miliardów 750 milionów lat. Jak widzimy, różnice 50 milionów lat pomiędzy nimi, na tak wczesnym etapie historii Ziemi, pozwalają nam nadal traktować te skały jako będące w tym samym wieku. Przyjrzyjmy się i porównajmy wygląd Enderbitu z Antarktydy, skały pozbawionej uwodnionych minerałów, oraz Tonalitu z północnego Labradoru. Część wschodniej Antarktydy, z której pochodzi nasz okaz, kompleks napier na ziemi Enderby, to nie tylko jeden z najstarszych fragmentów skorupy. To również obszar Ziemi, w którym warunki metamorficzne przekroczyły 1000 stopni Celsjusza. Nadal trwają badania naukowe, które pozwolą określić, które z tych skał są starsze. Dla geologa wiek skał jest niezwykle ważny, gdyż pozwala na umiejscowienie wydarzeń na osi czasu. Jednak charakter geochemiczny oraz pozycja paleogeograficzna i korelacje poszczególnych fragmentów skorupy kontynentalnej są równie istotne. Trzeci z okazów, pochodzący z Grenlandii, z pasa zieleńcowego Isua, przez wiele lat dzierżył palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o wiek. Do niedawna właśnie te skały były uważane za najstarsze na Ziemi. Mimo że straciły prymat wiekowy, to są ogromnie interesujące, gdyż znajduje się w nich węgiel pochodzący z jednokomórkowych sinic, będący dowodem na zachowane prawdopodobne pierwsze ślady życia ziemskiego. Idziemy dalej, a właściwie bliżej, ku czasom współczesnym. Mija prawie miliard lat. Jesteśmy w zachodniej Australii i widzimy bardzo szczególny granit o kulistej budowie. To niezwykła i unikatowa skała. Zazwyczaj granity powstają, gdy magma ochładza się powoli. W takim przypadku skała złożona jest z kryształów o podobnej wielkości, równomiernie rozłożonych w skale. Jak widać, ten okaz jest co najmniej dziwny pod tym względem. Można w nim dostrzec owalną strukturę złożoną z gruboziarnistych minerałów porośniętych z kolei mniejszymi minerałami. Taka struktura tworzy się podczas krystalizacji z przechłodzonej magmy. Żeby wyobrazić sobie, jak to działa, można w domowych warunkach wykonać eksperyment. Do zamrażarki wystarczy włożyć plastikową butelkę z wodą na 1,5 godziny. Następnie bardzo delikatnie wyciągnąć i wstrząsnąć nią. Zobaczymy kaskadę krystalizującego lodu z przechłodzonej wody. Obserwowany granit orbikularny podobnie krystalizował z przechłodzonej magmy. Prezentowany okaz z Australii jest najstarszą skałą tego typu na świecie. Robiąc kolejny krok o długości miliarda lat ku czasom współczesnym, napotykamy skały z Norwegii sprzed 1,6 miliarda lat. Jest to sienit z Underal. Pod względem niskiej zawartości wody jest podobny do enderbitu z Antarktydy, przy czym w odróżnieniu od skał z Antarktydy, które zostały pozbawione wody po czasie ich zastygnięcia, te z Norwegii krystalizowały z pierwotnie już suchej magmy. Takie skały występują w unikatowych warunkach i miejscach, w których ciepło z płaszcza Ziemi wytapia skały dna pasm górskich powstałych w wyniku zderzenia kontynentów. Czasowo zbliżone, bo dzieli je tylko 400 milionów lat, są skały osadowe ze Spitsbergenu, z okolic polskiej stacji polarnej Hornsund. Powstawały one około 1,2 miliarda lat temu poprzez osadzanie się w morzu cząsteczek wytrącających się z wody lub pochodzących z erupcji wulkanicznych. Wraz z gromadzeniem się materiału taki osad bardzo powoli zmieniał się w litą skałę, która w wyniku działania sił tektonicznych została wypchnięta ku powierzchni planety około 600 milionów lat temu. Skały te różnią się od skał z zachodniego Spitsbergenu, które budowały kontynent Laurencji. Uważa się, że mogą być częścią zniszczonego kontynentu, który został uwięziony gdzieś między kontynentami Laurencją i Baltiką, podczas ich kolizji około 500 do 400 milionów lat temu. Naszą podróż zakończymy na skale dość młodej geologicznie, bo mającej zaledwie nieco ponad 300 milionów lat. Skała ta jest nam bliska geograficznie, gdyż pochodzi z polskich Sudetów, a konkretnie Karkonoszy. W tym przypadku mamy do czynienia z typowym granitem. Dzięki temu można zaobserwować różnicę między skałą, która krystalizowała w normalnych warunkach, to znaczy powoli i stopniowo z magmy zawierającej wodę, jak prezentowany granit karkonoski,
a wcześniej oglądanymi okazami suchych granitów z Antarktydy i Norwegii, czy choćby szybko krystalizującego granitu orbikularnego z Norwegii. To, co jest w granicie karkonoskim niezwykłe, można zauważyć w największych kryształach. Są to skalenie, które w środku są barwy różowawej, a stają się coraz bledsze i białe przy krańcach. Jest to wynik mieszania się magm o różnym składzie chemicznym. Skalenie różowawe zawierają więcej potasu, te białe, zewnętrzne są bogate w sód. W ten sposób, obserwując minerały, możemy wyczytać historię i skład magmy. Jeśli zastanawiacie się, jaki związek mają tak młode skały z najstarszymi zgromadzonymi tu okazami, pamiętajcie, że teraźniejszość jest kluczem do przeszłości. Jest to jedna z podstawowych zasad w geologii. Obserwując teraźniejszość, możemy interpretować i zrozumieć przeszłość, bo co do zasady, procesy geologiczne są niezmienne i takie pozostaną. Dlatego też studiowanie materiału z tak różnych epok geologicznych jest istotne, gdyż prowadzi do zrozumienia skomplikowanych procesów kształtujących Ziemię oraz inne planety.